Piękny, co? Tak. Kubanie. To ci miałem większego. Dobra, pomogę ci. Chodź. Przedstawisz się, pomachasz tam do kamerki. Powiedz cześć, jestem Zofia. Cześć, jestem Zofia. I lubisz ryby łapać? Lubię ryby łapać. Czyli ty musisz, ty spytamy się, lubisz na ryby jeździć? Tak. Super. I powiedz, co dzisiaj, na co przyjechaliśmy? Na? Na węgorza. Na węgorza. I udało nam się złapać węgorza? Tak. Świetnie. Mamy małą, bo małą sznuróweczkę, tak? Tak. No, ale przytrzymasz podbierak, to ja pokażę rybkę. Węgorzyczka. Węgorzyczka. Małego, śliskiego węgorzyczka. Nie mogę go utrzymać. Bo on się sam. O, może go tak bliżej pokażemy, co? O, mamy małego, śliskiego węgorzyczka. Trzymaj podbierak mocno. Tata go tu chwyci i może go pokaże. O, zobacz, mamy przyjaciela gołębia jeszcze. O, w wodzie siedział. O, zobacz, jaki śliski. No bardzo. No o, śliski węgorz. Mała sznuróweczka, wkładamy do wody. Chodź. Jak tego wypuścić? Ja wiem. Chodź tu trochę dalej. O. No. I niech se pan węgorz zobacz, jak pływa. Pięknie, zobacz, jak pływa. O, no i co, pokażemy, co tu jeszcze mamy. Co, wypuścisz resztę rybek? Tylko jednego. Okonka sobie zostawisz, tak? Tak, jednego. To niżej trochę daj. Dobra. Mamy jeszcze jedną pociurkę tutaj, nie, jeszcze są trzy. O! Najpiękniejszego okuna. Mamy takiego karpiszona, no nie? Tak. Skaleczonego. No ale... I co mamy? Pokaż ty może, co tutaj jeszcze mamy, co? Którą rybkę chcesz pokazać? Okona najpiękniejszego. Ty najbardziej lubisz okonie, no nie? To musisz bliżej kamery pokazać. No okej, tu już się będzie dobrze widać. O, pięknie. I tu jest, łapiemy pociury, no nie? Tak. Łoteczki. No to chodź. Wypuścimy je. O, konia co tutaj zostaw. Nie odpłynie ci. O. Najpiękniejsze okonie, które widziałam. Proszę, karpia. No, musisz chyba płotki zacząć wypuszczać. Tak. Łódeczki wyrzucimy tu. Te za bardzo połknęły i chyba ich się nie udało ratować. Trzymaj karpia. Nie, ja wypuszczę płotki. No to wypuszczaj. Pięknie. Te tu nie żyją, to ja będę puszczać. No chyba żyją, jeszcze może przeżyją. Jedna pociurka jest. Powiedz, mieliśmy dwie dziury w siatce i połowę ryb nam uciekła, no nie? Tak. No ale nie wiedzieliśmy. Dużo. No to wypuszczaj. Ryby jemy czy wypuszczamy? Jak to jest? Niektóre można jeść? Nie wiem. Ale lepiej wypuszczać, no nie? Tak. Bo później można je złapać jeszcze raz. Chodźcie, maluch. Jeszcze wypuść karpia, bo on się będzie męczył. A, pięknie. Tu ci zostawiam płoteczki. Jednego tego. No, a ty sobie je wypuszczaj. A ja idę zastopować aparat i będziemy łowić dalej, tak? Na następnego węgorza liczymy. Cześć, cześć, cześć. Jesteśmy po raz któryś już nad moją małą leśną wodą. Od południa siedziałem tutaj z córką, żeby pokazać jej, jak wygląda węgorz. Była bardzo, bardzo
bardzo chciała zobaczyć, jak ten mały gadzina wygląda. Polowaliśmy z robakami, z dżownicami wykopanymi w ogródku na tego małego paskudka. Udało się z jednego złowić, jak widzieliście. Mieliśmy małą sztyrówkę. Teraz jestem z drugiej strony zbiornika, bo tam, kurczę, cały czas skwar, bo już jestem, jak widzicie, jak raczek. Zocha pojechała z Magdą do domu, Magda po nią przyjechała. Ja postanowiłem zostać co jeszcze do wieczora, wykorzystać tą niedzielę do końca. Cel? Ponownie postaramy się dobrać do węgorza. Chciałbym złapać taką trochę większą sznurówkę. Ostatnio mi się udało tutaj złowić, tak powiem szczerze, że dobrą 80, tylko że taką fajną, bo grubą. Ale niestety jedna dziura w podbieraku, węgorz spadł, żyłka pękła, dziękuję, nie ma węgorza, niezaliczony. Ale wiem, że tutaj są. Postaramy się do nich dobrać. Mamy tam jakieś robaczki jeszcze, jakąś zanętę. Jesteśmy na takiej płytkiej części zbiornika. Myślę, że tutaj te ryby będą się gromadziły, wygrzewały. Oczywiście drugi cel, karp. Znaczy wszystko, co ma skrzela i pływa, nas ucieszy. No dobra, zawsze siedziałem tam gdzieś na skraju wyspy. Teraz mówię właśnie, że przyjedziemy tutaj, bo tutaj zawsze wieczorem są spławy tych karpi. No i co? Jak obiecałem, tak zrobiłem. Biały robak. Gdzieś tutaj jeszcze są moje dżowniczki, mniejsza z tym. Dobra, do koszyka, tak jak wam ostatnio mówiłem. Lorpiolin, tylko że ten czerwony robak. Powiem wam, że mi się super sprawdza. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tutaj, nie wiem, nie pachnie mi to w ogóle czerwonym robakiem. Powiem, że taka ostrawa ta zanęta. Śminek. Kolendra. Śminki do auto. Do tego dodam Federalite'a, też z Lorpio. Kurczę, tą zanętę to pamiętam już, odkąd zacząłem łowić na kosz. Ona taka... Nie czekoladowa, nie taka, troszkę przyciemni. Domoczymy to. O, tu mam jeszcze tego robaka, to jego. Wysypę resztę. Końcówka tego czerwonego robaka. Do dęcenia dam. Tu mam miks ziaren, takie. Ja wiem, kukurydza, rzepak, pszenica, konopia. Kiedyś tak w takich pojemnikach mroziłem, wyjmowałem i widzicie, macie taki litr gotowej mieszanki do zanęcenia. To wymieszamy, trochę podnęcimy. A do metody, nie wiem, jeszcze nie wiem co, chyba po prostu pelet z tą zanętą i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Podam troszkę peletu, żeby zatrzymać te ryby, nawet nie wiem, czy będę dodawał. Czy po prostu na tej zanęcie będziemy bazować i tyle. Ewentualnie mam tam mój karasiowy taki żółty miksik i na tym. Damy to wszystko, niech mają, niech jedzą. Tym podnęcę. Gdzieś sobie. Może nawet z ręki wyrzucę i tam będę posyłał metodę. I tyle. Mówię, mamy już 17:30, żeby szybciej się wnęcić. Spąbik średni. Kij do... ile on ma? 50 gram. Da radę? Zobaczymy.
bez najmniejszych przeszkód. No co to prawda odległość tam mi nieduża, bo około 30 metra, ale cztery spomby posłane, normalnie słabym i słał koszyczkami to, a tak to mam już zanęcone, daję im co prawda głośniej, ale szybciej. 10 minut daj mi odpocząć i startujemy z robakami. Liczymy na węgorza. Siedzimy do jakiejś 22. Myślę, że żyję dobrą nadzieją, a więc myślę, że się uda. Trzeba wierzyć. Minęło może 40 minut od wstępnego nęcenia. Na metody nic. Na robaczki standardowo mieliśmy jakieś tam pojedyncze wdręgi, choć też nie ma ciału. Mamy chyba dwie sztuki dopiero z tego miejsca. Teraz założyłem czerwonego robaka i poczekamy. Jak widzicie, zmiana miejsca. Mamy coś przed 20. Tam kompletnie nic. Chyba to nęcenie skutecznie odstraszyło ryby z tej płytkiej części zbiornika. I niestety przez 2 godziny byłem bez kontaktu. Znaczy bez kontaktu. Miałem jakieś tam drobne płotki, nawet nie płotki, bo wdręgi. I tyle. W ogóle jak zawsze w tej zatoce, bo nazwijmy taką zatoką, końcówką zbiornika, tam zawsze wieczorem tętniło życie, spławy karpi. A teraz nic, dzisiejszego dnia zupełnie nic. Nie wiem, co się stało. Mamy dzisiaj taką fajną temperaturkę, bo pod 30 praktycznie w słońcu. A ryb tam nie było. No nic, zobaczymy tutaj. Wróciłem na plażę, tam gdzie siedziałem z Zochą od południa, powiedzmy. Mieliśmy jakieś płotki, mówię, przynajmniej te płotki może by się udało jeszcze połowić do końca wieczoru. Zobaczymy. Tam coś ładnie widzieliście w oddali. I karpie przeszły na głębszą stronę dzisiaj. A my tu mamy łociurę. Jeszcze nawet kodbierek mam. Za 5 białych, grubych robaków. Tutaj w listopadzie wyciągałem bardzo ładny, z tego miejsca, bardzo ładny karasie. Piękny karasie, po 45 cm. Mam tak, białe robaki, czerwone robaki i kulkę. Do czerwonego liczę na tego węgorza upragnionego, większego. Tutaj może też, a tutaj po prostu jakiś przyłów, może karasia, małe kulki, mam czwórki. I wracając, raz, dwa, trzy, nie kusuję. Tutaj tak można, na tej wodzie.
mamy kolejnego ślizgacza. Małego ślizgacza. Ja go wypuszczam, a was pauzuję. No dobra, węgorz wypuszczony. Nie widzieliście, bo odwiedził mnie Marcin, dzierżawca łowiska. Ja jeszcze nie mam takiej śmiałości, żeby przy kimś nagrywać. Chwilę pogadaliśmy. I pojechał dalej. Ja łowię. Dalej na metodę najlepiej. Kociury. Marcina jeszcze pewnie słyszycie na motorze. Oj, pomarańczowa kulka. No dobra, ale wracając do ogółu, czyli 2-0, dwa węgorze zaliczone. Coś może w tej zanęcie jednak jest tym czerwonym robakiem, no. Skoro jest tak opisywana, no coś w niej musi być. Udało się złowić dwa. Ostatnio też jednego, a więc uznajmy, że czerwony robak to czerwony robak, zanęta działa. Ja ogólnie bardzo lubię te zanęty tego magnetika z Lorpio, tą serię. Tania, przystępna. Nie jestem jakimś tam wędkarzem, który musi mieć same najdroższe serie. Jak coś działa, to po co przepłacać? No i czekamy na kolejnego. Liczymy na jakiegoś grubasa. Kurczę, te węgorze, ja nie jestem znawcą łapania węgorzy, ale bardzo silne ryby. Tak kopią. Małe sznuróweczki tak, kurczę, dają popali, tak, taką mają werwę. Komary już zaczynają zejść. O. Płocie wróciły do zanęty. Muszę ich popsikać, bo komary mnie zjedzą. Chciałem wam pokazać jeszcze, zobaczcie, jedna strona, druga strona, czyli uciekła albo sumowi, ale chyba szczupakowi. Tylko to wygląda tak, jakby od góry zaatakowana, ciekawe czy nie jakiemuś ptakowi. Uniknęła ptaka, zapałemiają. Wiecie, za co lubię ten zbiornik? Za jego nieprzewidywalność. Ciach. Nasze polskie piękne złoto.
Piękny, co? Nasz piękny karaś złocisty. Łapałem tutaj, żeby wam nie skłamać, z 3 razy większe. Ale i ten jest taki piękny. Uwielbiam te ryby. Taki dłoniaczek dobry. Zobaczcie, jakie śliczne są te ryby. Miałem jeszcze jedno branie takie węgorzowe na robaki. A na białe skusił się oto ten przystojniaczek. Zobaczcie. Piękny karasio. Dobra, wypuszczamy go. Zobaczcie przystojniaczka. W naszym polu i mówimy, coś się plusknęło. Może jeszcze ta woda ożyje przed wieczorem. Oby. Na razie jest super. Brakuje jeszcze lina do kompletu i mamy sporo ryb na liczniku. No i dobra. Tą płoteczką chyba. Mam nadzieję, że nie. Coś jeszcze wam pokażę, ale mówię, nagram zakończenie, bo później to światło gorsze, nic nie będzie widać. Ja jeszcze posiedzę może pół godziny, do godziny. Jak coś się dołowi, to oczywiście wam pokażę. Myślę, że co, na małe podsumowanie. Zanęta. No dla mnie spełnia oczekiwania, bo łowi to, co myślę, że używamy do połowu z czerwonym robakiem, czyli przynosi jakieś karasie, liny wcześniej. No i te węgorzyki, na których bym najbardziej chyba myślałem, właśnie o nich kupując tą zanętę. Wiedziałem, że tutaj są te węgorze i myślałem właśnie o linach i o węgorze, że tutaj właśnie one mi się sprawdzi. No i dużo się nie pomyliłem. Drugie podsumowanie to chyba, jeśli chodzi o płocie, no to powiedzmy, ta metoda z robakami ma porównywalne efekty. Może z przewagą na robaki, ale robaki w tym roku tutaj dają większą różnorodność ryb. Bo i te węgorze, i tarasie, i liny. Powiem wam tak, jak tutaj zaczynałem wędkować, to ja tu wędkowałem tylko na metodę. I ja łowiłem, inni nie łowili. Bo mi się wydaje, że ta ryba chyba szukała czegoś innego. Nie wiem, takie moje wrażenie. Teraz tutaj większość wędkarzy łowi na metodę.
A ja się przerzuciłem z powrotem na robaki. Trzeba być, jak to jest powiedzieć, elastycznym i innym niż wszyscy. Nie wychodzę z tego założenia. Jeśli jest się innym niż wszyscy, to wtedy łowimy. To się wyróżni. Dużo robaka, dużo na haczyku i te efekty są fajne. Trzecie jakieś podsumowanie? No, tak jak wcześniej chyba powiedziałem, to męczenie na tej wodzie nie działa za dobrze. Powiedziałbym, że wprost przeciwnie. Może jakby teraz dopiero tam, to może by się połowiło, ale myślę, że lepiej, jeśli chodzi o karpie i ten, to po prostu ruszyć z marszu. Lepiej podać 5 podajników szybciej. Ale zrąbałem branie ładne. I zacząć łowić niż grubiej wnęci. Znowu bez haczyka. Kurczę, powiem wam, że tutaj jeszcze zdążę wymienić. Łowię na 0,12, 0,14. To nie są cienkie przypony. Po prostu tutaj była fajniejsza ryba, bo też ją poczułem tak. I są dość silne te ryby. No dobra. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Jak wam się podobało, to od razu zachęcam do jakiegoś zostawienia po sobie śladu, czy to łapki w górę, czy w dół, czy komentarzu. Dla mnie to jest jakiś tam bodziec, żeby dalej działać. A was co? Zapraszam na kolejną moją przygodę. Teraz chyba będą te jesiotry. Mam nadzieję, że będą te jesiotry, bo liczę na nie. Peret. Kulki już przygotowane, zalane. Tylko czekają. No dobra. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia. Dziękuję. Przypon zerwany. O, pojawił się na wierzchu, czyli karp. Przy dzwonie. 0,10. Tam 0, nawet 12. To my mamy, jak on to jest z agresją uderza. To my mamy w sobie, możemy palcem w bucie poruszać. Trudno. Zakładamy 0,20. Mam tam takie przypony. Ale żeby było śmieszniej, to największe ryby biją na grube czerwone. Dobra, 0,20 założony. Teraz może przydzwonić. Tylko, że w dużym haku, to tak średnio to widzę, że coś tam przydzwoni. Zaraz pewnie będę zobaczył ze startu. Spadła ta ryba, no nie? Mówię, za duży hak jest. Bo to będzie jakaś kurczę dwunastka. Ale powiem wam, że ja bym nie... Nie przypuszczał, że łowiłem na grube białe i nie było wskazań. Założyłem czerwonego i ze startu mieliśmy branie. I teraz tak samo, no nie, założyłem czerwone i ze startu są, może przypadek, ale jak to mówię, przypadek, nie sądzę, może mają chętkę tylko na czerwonego, może inaczej śmierdzą te robaki. No, mamy na czerwonego robaka fajną rybkę.
Chyba węgorz. Tupie jak węgorz. Następna śmierówka. Fajnie. Trzeci. Cel spełniony. Patrzcie. Czy... A nie, za żarty. Kręci się jak karuzela. Sznuróweczka. Dobra. Całus? Nie. Brzmi, że nie całuję. Poszedł. Dobra, to jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.